Cześć! Nie wiem jak w Waszych domach, ale u mnie segreguje się odpady. Jednak często pada pytanie, co zrobić z lekami, do którego worka powinny trafić. Dzisiaj postaram się rozwiać te wątpliwości. Chodźcie! Czemu w ogóle mamy zastanawiać się nad tym, gdzie wyrzucać leki? Po pierwsze, jeśli trafią one przez naszą ubikację do oczyszczalni ścieków, może to grozić zanieczyszczeniem wód gruntowych, z których później korzystamy. A dlaczego mamy sami sobie zanieczyszczać swoje własne otoczenie? Po drugie, leki, a szczególnie antybiotyki, mogą przyczynić się do wzrostu oporności bakterii na nie. Bakterie zawarte w ściekach czy gruncie przyzwyczają się do dostarczanych niewielkich dawek antybiotyków do ich własnego środowiska. A to niestety może być już zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Okej, to może nie spuszczać leków w toalecie, tylko wyrzucać je do śmietnika. Niestety, leki wyrzucone do śmietnika również mogą dostać się do środowiska, a tym samym zagrażać zwierzętom, które dostaną się do tych śmieci, ale też ludziom. W takim razie jak pozbyć się przeterminowanych czy źle przechowywanych leków? Najłatwiej wyrzucić je do specjalnego pojemnika znajdującego się w aptekach. Jednak nie każda apteka posiada taki pojemnik, bo wtedy musi mieć podpisaną umowę z urzędem gminy na zbieranie tego rodzaju odpadów. Jednak w Twojej gminie na pewno znajdują się takie apteki. Jeśli nie wiesz gdzie, możesz sprawdzić na stronie gminy lub zapytać w urzędzie. I przed wyrzuceniem leków do tych specjalnych pojemników nie musimy wyjmować ich z opakowania, tylko wszystko przynosimy w blistrach czy w butelkach. Jednak nie powinniśmy wyrzucać do takiego pojemnika igieł, strzykawek, ampułko strzykawek, zużytych środków opatrunkowych czy termometrów rtęciowych. To są już odpady medyczne, które utylizuje się na przykład w przychodniach czy szpitalach. Niestety apteki nie mogą przyjmować odpadów medycznych, które są potencjalnym źródłem zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew. Dlatego takie odpady powinniśmy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników. Taki pojemnik na odpady medyczne powinien przyjmować także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujący się na terenie gminy. Wiem, że odpady medyczne są codziennością na przykład dla osób z cukrzycą, które zużywają wiele igieł do nakuwaczy, penów czy wkłuć do pomp insulinowych. W takiej sytuacji warto zadbać o to, by w domu znajdował się pojemnik na takie odpady. Mam nadzieję, że Wy też dostrzegacie coraz większą świadomość społeczeństwa w związku z ograniczeniem produkcji odpadów i świadomym zarządzaniu nimi, czyli segregacją. Zachęcam Was do wprowadzenia tych rad w życie, a w razie wątpliwości zadawajcie pytania farmaceutom na Gdzie Polek.